Cześć! W tym filmie zaprezentuję budowę oraz zasadę działania instalacyjnego wyłącznika nadprądowego. Wyłączniki nadprądowe instalujemy w rozdzielnicach elektrycznych na szynach DIN TS35. Wyłączniki służą do zabezpieczenia instalacji elektrycznej, a w szczególności przewodów, łączników, gniazd i urządzeń odbiorczych. Głównym elementem wyłącznika nadprądowego jest mechanizm napędowy, który uruchamiamy za pomocą palca, dzięki czemu łączymy ze sobą ze styki. Tutaj jest specjalna blokada, która jest potrzebna do działania wyzwalacza zwarciowego oraz przeciążeniowego. Zasilanie do naszego wyłącznika możemy doprowadzić za pomocą przewodów lub specjalnych listw grzebieniowych. W naszym wyłączniku znajduje się specjalna blacha. Termobimetal się nazywa to urządzenie. I ta blacha poprzez przepływający prąd, który jest większy od znamionowego, wygina się, dzięki czemu umożliwia automatyczne wyłączenie wyłącznika. Ta blaszka, zobaczcie, przesuwa się w tą stronę, gdy prąd jest wyższy niż prąd znamionowy. Tutaj mamy specjalną cewkę i kotwicę. Gdy prąd płynący przez wyłącznik jest kilkukrotnie wyższy niż prądu znamionowego, to kotwica uderza w zabezpieczenie i także wyłącza wyłącznik nadprądowy. Zrobimy pierwszy test. Ustawimy 10 A natężenia prądu przepływającego przez nasz wyłącznik, ponieważ także i prąd znamionowy to 10 A. Zobaczcie, że listwa w tym momencie jest luźna. Mówimy o listwie termobimetalowej. Jest luźna i nawet nie dotyka do elementu zwalniającego blokadę. Prąd sobie płynie i jest wszystko ok. Ustawię teraz 16 A natężenia prądu i zobaczcie, że listwa zacznie się wyginać w stronę środka i dotykać zabezpieczenia, naciskać coraz bardziej, aż w końcu, tak jak widzieliście, zwolniło się zabezpieczenie i wyłącznik się rozłączył, a ze styki odłączyły od siebie. Tak działa właśnie termobimetalowa listwa, czyli wyzwalacz przeciążeniowy. Teraz Wam pokażę, jak działa wyzwalacz zwarciowy, który reaguje na wartości prądu wielokrotnie większe od znamionowego. Ustawiłem aż 28 A natężenia prądu i jak widzieliście, w ciągu chwili nasz wyłącznik się wyłączył. Jeszcze raz. Tak jak widzieliście. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda, żebyście zrozumieli, w jaki sposób działają obydwa wyzwalacze, czyli wyzwalacz zwarciowy i wyzwalacz przeciążeniowy w wyłączniku nadprądowym. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!